witajcie w kolejnym odcinku Juan Manuel Fangio Challenge. Dzisiaj jest ten dzień, w którym wszystko się okaże. Kto zdobędzie Mistrzostwo Świata? Hamilton jest całkiem blisko, 16 punktów. No, wszystko się może wydarzyć w tym ostatnim wyścigu w Brazylii. I to na nich będą patrzeć wszystkie obiektywy, wszystkie kamery w tym wyścigu. No, jak widać, trochę zużyte części są. Pomyślimy. Najpierw właśnie sobie symulujemy do ostatniego Grand Prix sezonu. We had a major issue on the production line earlier this week, so the entire development package for this weekend has failed. Check your R&D screen to order any redevelopments. To nieźle. Coś zawiodło. Zużycie opon. No cóż. Trudno. Trzeba właśnie to. Dobra, to też od nowa zrobimy. I to też. Dobra. Teraz patrzymy na pojazd, tylko że jest to trochę zużyte. Trzeba wymienić części na mniej zużyte. Dobra. Nie da to dużo, ale zawsze coś. Tak szczerze. No dobra. No to co, zapraszam was do kwalifikacji przed ostatnim Grand Prix sezonu, Grand Prix Brazylii. No tak, niezbyt dobrze w kontekście mistrzostw, szósta pozycja. No, ile to punktów, szósta pozycja. And with qualifying complete, let's review our top three today. Hamilton, Bottas and Max Verstappen. Well, that wraps up qualifying, but don't worry, we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. No, Mercedesy. Pierwszy rząd zaklepały. Szóste miejsce to chyba jedno z najgorszych miejsc w kwalifikacjach w tym sezonie. Nie wliczając oczywiście jakichś tam wypadków podczas kwalifikacji, które się zdarzały. No to tak. Dobrze, myślę, za piąte miejsce jest chyba 10 punktów. Ja mam 16 przewagi, więc muszę mieć piąte miejsce z najszybszym czasem okrążenia, żeby zdobyć tytuł. Więc od razu zapraszam was na wyścig. Będziemy startować, będziemy walczyć.
Formula One returns to Sao Paulo once again with the stage set for what promises to be another classic Brazilian Grand Prix. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012. And in 2016, Max Verstappen treated us to one of the finest wet weather drives of all time. We're racing today then at Interlagos, a historic 2.7-mile circuit and one of the few anti-clockwise tracks on the calendar. 15 corners in total, 9 to the left and 6 to the right, with a technical middle section opening up to a flat-out sector 3. That gives us our best passing opportunity down into turn 1. And so, for one final time this season, Anthony Davidson joins me in the commentary box. Well, the winter break is looming once again. No doubt many of those teams already have their eyes firmly on next season. But there's still work to be done here, still championship positions to decide, which can make a big difference to the prize money. So no one's going to be taking their foot off the throttle just yet. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Leclerc, a racing point, and Vettel, Norris, Perez, Albon, and Esteban Ocon, Gasly, Kvyat, Kevin Magnussen, and Sainz. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Grosjean, Raikkonen, George Russell, and Antonio Giovinazzi, Ricciardo, and Nicholas Latifi. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. There's still a chance we can win this championship, so go out there and bring back the title. Jeff liczy na mnie. Dobrze. Dobrze, dobrze. Tyle paliwa. No w sumie mniej. Dobra, tyle powinno wystarczyć. No to jak obliczyłem, potrzebuję piątego miejsca, a Lewis nie może mieć najszybszego czasu okrążenia. Lewis jest na pierwszym, ja jestem na szóstym. Muszę wyprzedzić jeden samochód. Dobra. No co, tu się zaczyna cała walka. Wszyscy na mnie liczą, w zespole. Jedziemy. Trzeba zwyciężyć. A jednak na piątym miejscu jadę, to idealnie. Idealnie. Dobra, wystartowali. No dosyć słaby start. Mam nadzieję, że mi tak zamknął mi przestrzeń. Mam się tutaj wcisnąć. Klerkowi temu miejscu trzeba zostawić. Użyję szybkości Bullet Racing Point. Vettel go będzie tam próbował wyprzedzić. Dobra, jestem tuż za nimi. Tuż za Verstappenem, Bottasem i Hamiltonem. No, ten bolid od kilku sił jest niestabilny. Jak zauważymy, wcześniej się kleił, możemy powiedzieć, drogi. Do drogi się kleił. A teraz tak różnie. Chodź Max, wyprzedzamy Maxa Verstappena już. Nie mam tego, nie mam już. Hamilton ma na razie najszybszy czas okrążenia, ale to wiadomo, bo idzie pierwszy. Teraz się zacznie zabawa. Trzeba się bronić przed Maxem i gonić Bottasa. No, chociaż w sumie nie muszę gonić, bardziej się trzeba bronić przed Maxem, bo tytuł zapewniony. Ale no, chciałbym jeszcze pokazać Lewisowi, kto jest najlepszym zawodnikiem i wyprzedzić go. Co? Jeff, halo. Czy on się już napił przed zwycięstwem? Jak nikogo nie zdublowałem jeszcze, o co chodzi? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, o co może mu chodzić. No, aczkolwiek na razie idzie znośnie. Bottas mnie ten wyrzucił ze swojego z DRS-u. Nie mogę mieć ten. Nie mogę otworzyć tylnego skrzydła za nim.
Ale w sumie Max też nie może. Dobrze, Joe, dobrze. Dobra. Tam Verstappen, ale Leclerc będzie wyprzedzał w ogóle. Ciekawa walka. No tam Leclerc szuka miejsca, żeby go zaatakować. Teraz w ogóle jedzie na 6 pozycji, a na 10 się zakwalifikował, nieźle. Nie no, w życiu. 70% na silniku spalinowym. No cóż. Nie jest zbyt dobrze, a kary nie chciałem brać, bo to było ryzykowne, ale no, części są już zużyte mocno. Verstappen tam z... O Jezu, jak ten... Jak słabo to przejechałem. Verstappen będzie za mną, nie DRS już. To manage this, we'll need to lower our ERS deployment mode. Our gap to the car in front is 3.1 seconds. Bo coś trzymam za Hamiltonem, a Verstappen za mną jedzie. No, się napędza. Mówię, że Perez tam powyprzedza. Wyprzedzi Leclerca, może nawet Verstappena, fajnie by było. Tak na zakończenie sezonu. To było coś. Tam z przodu Bottas jest blisko Hamiltona, ale pewnie tam już team order, żeby Bottas Hamilton nie wyprzedzał, ale kto wie, może Bottas będzie chciał trochę namieszać. Na razie jestem w dobrej pozycji, żeby tytuł zgarnąć. No chociaż, no właśnie, nie jest zbyt kolorowo. Ze mną już ustawił pociąg. By uciec Verstappenowi. Coś nie mam tempa w tym wyścigu. Nie wiem, o co chodzi. Bottas, dawaj, wyprzedzę Hamiltona. Będzie z walką o podium. Okay, we're reaching a danger point with the wear on the MGUH. Overheating the engine will exacerbate the issue, so keep the temps under control. No, rzuca bolidem. O którym ja mam zjazd? Krążeniu, nie wiem. Dobra, zjeżdżamy na tym. Spróbuję ich podciąć, może się uda. Dawajcie. O Jezu, ale to był wolny pit stop strasznie. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Nie, Jeff. Czy tak? Dobra, nikogo przede mną nie ma. Można jechać. Można cisnąć. Będzie, że się uda podciąć innych. Nie wiem, na którym okrążeniu zjeżdżają. No, ale trzeba spróbować. Dobra. Tym z Latifim on powinien nam dać... Czy on zjeżdża? Nie. Safety car, safety car.
reduce your pace. Keep your delta number positive as we fall. Now keep going for now, keep I going. I can't, it's broken! It's broken! Anti-stall! It's off. No. Oni mogą sobie pit stop zrobić, miałem pit stop za darmo. No to. To dosyć wywraca do góry nogami tę walkę. Latifi, jedź szybciej. Latifi pewnie zjedzie tak, tak sobie jak reszta stawki. No ja mogę pooszczędzać paliwo w sumie, więc dobrze. Latifi, jedź szybciej. Są taki wolne. Przecież jeszcze zapas delty. Czy zjeżdżają oni? Pewnie tak. Jeśli nie zjadą, to przelapane mają w sumie. Tak, teraz w boksie. Latifi szybciej, muszę przed nimi wyjechać. Szybciej, Latifi, szybciej, jedź! Dawaj, jedź! Szybciej, Williams, szybciej! I no, przede mną wyjadą, kurczę! No... No, może jestem na dobrej pozycji, no ale... Niedobrze. Przeskoczyli mnie. Latifi jeszcze zjedzie, więc piąte miejsce, ale... Ale Hamilton ma najszybsze okrążenie, więc... Jest remis. Ja mam chyba więcej zwycięstw, to bym chyba zostanę mistrzem świata, ale... Czekaj, Giovinazzi. Nie mów, że jeszcze jeden Mercedes nie zjechał. Raz, dwa. Hamilton zjechał. Jest Bottas. Bottas zjechał. Nie. Co? Moment. Giovinazzi nie zjechał. Raz, dwa, trzy, trzy. Jestem na czwartej pozycji, bo Bottas zjechał. O, to już. To już wszystko wyjaśnia. Perez na podium. Kurczę to. Dobra. Nie zamierzam Perezowi podium tutaj wydzierać. Znaczy. Fajnie było Hamiltona dopaść jeszcze. No ale wiadomo, że fajnie było, gdy Perez zdobył jednak podium. No zobaczymy. Się rozwinie sytuacja. Jak tam dobrze. 73% zużycia. Niedobrze, niedobrze. Dobra, widzimy się już na restarcie. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Dobra. Dobra, już jest restart. Dobra, Latifi wyprzedzony bardzo ładnie na restarcie. Co teraz Perez, chodź. Już on jest szybki. Będzie trudno wyprzedzić, no. Czekamy, czekamy. Jeszcze będzie Giovinazzi tutaj spowalniał. Więc no, będzie szansa. A Hamilton odjedzie właśnie. To jest dla niego dobre. A Giovinazzi jeszcze musi zjechać, więc no. Leclerc Latifiego wyprzedził. Będzie teraz czaił na mnie. Niedobrze, niedobrze. To powinien być całkiem blisko Pereza. Wybacz, Perez. Musiałem. No nie, jeszcze Leclerc go wyprzedził. Och. No cóż, taki dive-bomb zrobiłem, że to historia. Giovinazzi zjeżdża. Jestem na podium. Dawaj, Perez.
Perez tam Leclerca wyprzedza. Dawaj, dawaj go, dawaj go. Dawaj po zwycięstwo. Nie, jeszcze go nie wyprzedził Perez, ale mam nadzieję, że to zrobi. Bo ma bolid szybki, bardzo szybki. Dobra, jeśli mnie ten Max nie zatrzyma. To może zdobędę najszybsze okrążenie. No teraz raczej nie. Szkoda by się przydało. Ale cóż. Muszę uciec Leclercowi ze strefy DRS-u. Żeby Perez mógł go wyprzedzić. Ale na razie DRS-u nie ma, ale teraz powinien być już dostępny. Na tym okrążeniu. Czy muszę sobie przejść Verstappena? Nie, no raczej nie. A może. Zjeżdża defensywnie. Dobra, na razie nie. Na razie Verstappen nie przechytrzył. Wyprzedzić Verstappena, to była niezła walka. Jestem na drugim miejscu, bardzo ładnie. No, Perezowi zabrałem podium, można powiedzieć. Ale no, chcę być pewien tytułu. Niestety Perez będzie musiał następnego sezonu zaczekać na to, żeby zdobyć podium. Muszę cisnąć. Może jeszcze Hamiltona zdołam dogonić. The turbocharger is on its last legs. Let's try to keep mileage on it to a minimum. Dobra, RS to jest już mało. Już straciłem na walkę z Verstappenem. Jeśli przycisnę, to jeszcze powinienem móc Hamiltona dogonić, tak myślę. Dobra. O! Daniel Ricciardo! Jak ja go szanuję teraz. Odebrał Hamiltonowi najszybszy czas okrążenia. Jezu, Ricciardo jest moim bohaterem. Po prostu. Jak nic. No niby się do niego zbliżyłem, ale to nie jest to. To nie jest to, czego bym chciał. No ale jest coraz bliżej. Jakby nie patrzeć. Koniec RS, teraz coraz bliżej. Ja robię słabe okrążenie, gdybym zrobił chociaż o 0,2 lepsze okrążenie, to bym się cieszył. No tak to niezbyt, to było blisko, było bliskie. Teraz ciągnie może Leclerca wyprzedzić. Leclerc ma za Verstappenem. DRS. No, trzeba by... Verstappen jest blisko, chce mi odebrać to drugie miejsce. Co jest? Nie rób tego. On spróbuje. Co jest? Halo, nie można. Gdzie? Co? Nie ma. Kurczę, no odebrał, no. Dobry jest. Odebrał mi drugie miejsce. A to Verstappen niedobry. Ale i tak tytuł jest. Proszę Państwa, tytuł jest.
czy Leclerc chce spróbować? Nie ma. Dawaj Perez, dawaj! Jedzie! Jest! Jest! Jest mistrzostwo! You are the world champion! Jest! The world dobrze! Champion. Well done. Enjoy it. Do walki! Thank you, thank you! Jest mistrzostwo! Udało się! Świata. Victory today then, but bittersweet emotions I'm sure as the championship slips through their fingers. Even so, what a fantastic final race of the season this was. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? It was a question of right place, right time today. We were looking at an entirely different race before the safety car came out, but they were able to take full advantage after the field had been bunched up. Tak jest, wszyscy się cieszą. Jak to śpiewało kilku mistrzów świata, We are the champions. Tak jest. Jesteśmy mistrzami. Some amazing talent out on the track today, but Anthony, who would you pick as your driver of the day? Carlos Sainz would be my first choice for this race. He had excellent race stamina, giving him the opportunity to charge through the ranks. It's another clear win for Mercedes as they managed to secure the constructors' title. An incredible performance for the whole team. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. Dokładnie. Jest zwycięstwo. 6 punktów. Mercedes zwycięży w konstruktorach, to się nie dziwię. Ale Perez. Perez dzisiaj zaprezentował, wiadomo, że no niestety najpierw mu przeszkodziłem, potem mu pomogłem. Wiadomo, to teamwork. Pewnie byli trochę zły. Ale Perez bardzo dobrze się spisał. No niestety na podium będzie musiał obczaić następnego sezonu, prawdopodobnie, tak myślę. Ale jest na dobrej drodze. No, jak mówiłem, plany następnego sezonu są takie, że przychodzę do Ferrari. Staram się jeździć z Leclerciem, jako że dobrze się spisał, piąte miejsce. W czwartych kwalifikacjach. No, dokładnie. Jest jeden tytuł. Czy będzie ich pięć? To się zobaczy. A tymczasem dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za ten sezon. Oglądajcie następne sezony, a dowiecie się, czy zdobyłem 5 tytułów Mistrza Świata, jak Juan Manuel Fangio. Żegnajcie, widzimy się następnym razem, już w nowym bolidzie, nowym sezonie. Nowe malowania. Dokładnie tak będzie. Do widzenia, żegnajcie. Widzimy się w następnym Grand Prix.